To nie jest kwestia winy, tylko tego, że ludzie oczekują pewnych zmian, czego dowodem jest 20-procentowe poparcie dla Pawła Kukiza. Także to jest taka żółta kartka, ani dla nie, ze strony niektórych może nawet czerwona. Nie należy w ostatniej chwili zupełnie zmieniać taktyki, bo jest nieautentyczny. Tam chodzi o wypuklenie takich jego cech, jak pewna otwartość, zdolność rozumienia ludzi, którą on ma w sobie, wielkie takie dedykowanie, jeśli chodzi o rodziny, bo to ma w sobie, tylko że to było w ostatnim momencie przekazywane, a troszkę za dużo było tego piedestału. Jak zobaczyłam ten trend przez ostatnie 10 dni, to się spodziewałam, że może co najwyżej być około porówno. I w jakimś sensie tak jest, a który będzie pierwszy, to trudno przewidzieć, no jeszcze poczekajmy też na wyniki, ale frekwencja była niska. Frekwencja zawsze jest przeciwko Platformie, prawda? Naszym atutem zawsze do tej pory była frekwencja. Trzeba być pokornym, liczyć na głosy wszystkich, tych, którzy nie głosowali, tych, którzy głosowali na innych kandydatów i przekonać ich, że warto zagłosować. A jeżeli wszyscy będziemy walczyć dla niego, bo uważamy, że jest ci, którzy go popierają, że jest dobrym prezydentem.